Dzień dobry. Witam na debacie poświęconej przyszłości usług finansowych i inwestycyjnych po pandemii. Gośćmi naszymi i pre, y, uczestniczącymi w debacie są pan Grzegorz Szulik, prezes Prowema, pan Paweł Kruszyński, członek zarządu Asei Group, Dobra. pan Emil Andryszczyk, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry. No, i moja skromna osoba prowadzący Krzysztof Antoła. Zanim przejdziemy do debaty, pozwolę sobie na prolog. Prolog, czyli wprowadzenie do dramatu, przedstawiające w sposób skondensowany fakty poprzedzające narrację lub dalszą akcję. Jakie są fakty? Barometr gospodarki, giełda papierów wartościowych, która, mimo że tłuste lata ma za sobą, jednak jest soczewką gospodarki. Rozmawiamy, będziemy rozmawiać o rynku finansowym, stąd też główne instytucje finansowe, które są blue chipami, no, może troszeczkę yy, to blue jest jasno-niebieskie na giełdzie. To, są, to jest siedem banków, które mieściły się w pierwszej dwudziestce na koniec lutego. Natomiast w tej chwili w pierwszej dwudziestce na koniec lutego mamy pięć banków. Liderem kapitalizacji na giełdzie był bank PKO BP, który miał ponad 39 miliardów kapitalizacji z końcem lutego. Natomiast koniec maja to jest 27 miliardów złotych. Jak to się przekłada? To znaczy, że dziś mamy 71% kapitalizacji tego, co było bezpośrednio przed pandemią. Drugi na liście ING Bank Śląski miał 23,7 miliarda kapitalizacji, koniec maja 76% tego, co było pierwotnie. Kolejny Bank PKO, który miał. I zajmując siódme miejsce 23 miliardy. Dziś kapitalizację ma na poziomie 59%. Ostatni z tej siódemki, Bank Millennium, który był na 19. miejscu, dziś znajduje się na 29. pozycji i ma poziom 51% kapitalizacji pierwotnej. A jak wygląda generalnie rynek podstawowy? Na 340 spółek, które są notowane. Po drodze ubyły dwie spółki i kapitalizacja z poziomu 966,5 miliarda złotych na koniec maja osiągnęła poziom 821 miliardów czytaj 85%. To jest tyle, jeżeli chodzi o prolog. Natomiast pytanie jak zmieniło się podejście do usług finansowych inwestycyjnych w czasach pandemii? Panie prezesie zapraszam. Ja myślę, że nawiązując do, do, do Pana wstępu, tutaj widzimy, znaczy, jesteśmy świadkami tak naprawdę sporego załamania ze strony rynków finansowych i odejścia tego kapitału, co niewątpliwie też wpływa na, na nasze postrzeganie jako formę inwestycji. Musimy na to spojrzeć szerzej pod kątem tak naprawdę, dlaczego. Ta kapitalizacja spadła, jakie usługi były oferowane przez dany podmiot, gdzie ta kapitalizacja była największa. I tak naprawdę należy dostrzec, że najbardziej na ten moment z pewnością ucierpiały kredyty gotówkowe, więc te banki, które najwięcej ich udzielały, mają największy spadek i tutaj jest Bank Millennium. Nie znam dokładnie analiz, ale bardzo dużo kredytów gotówkowych ma w swoim portfelu. Więc to jest niewątpliwie trzeba zawsze spojrzeć bardzo głęboko w spółkę, żeby dobrze ją ocenić, żeby tak naprawdę dobrze odnieść się do całej sytuacji rynkowej. Dziękuję. Panie prezesie. Jak zmieniło się podejście do usług finansowych inwestycyjnych w czasach pandemii? Zmieniło się w dwojaki sposób, w mojej opinii. Pierwszą rzeczą jest na pewno postępująca i przyspieszona digitalizacja procesów. Czyli konsumenci są bardziej nastawieni na to, żeby nie wychodzić z domu, tylko załatwiać rzeczy przez telefon. Z drugiej strony… Najpierw byli zmuszeni. Tak, najpierw byli zmuszeni. Z drugiej strony wspomniane banki też ograniczyły mocno akcje kredytowe w wielu wielu aspektach, wielu zakresach, wstrzymane zostały nawet wnioski, które już były w procesie kredytów hipotecznych. Bo banki też obawiały się tego, co, co, co będzie, tak? Osoby zatrudnione w branżach podwyższonego ryzyka z perspektywy banków otrzymywały decyzje negatywne. No, co za tym idzie. Rynek prawdopodobnie to wycenił jako spadek przychodów banków i, i, i poszło to na kapitalizację. Ja zgadzam się z przedmówcą, że zanim będziemy to analizować, no to, to, to musi mieć trochę czasu i, i trzeba o wiele szerszą analizę przeprowadzić. Ale na pewno ten ruch konsumentów. W stronę, w stronę elektronizacji będzie następował. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że skoncentrowaliśmy się mimochodem na bankach, to w oku cyklonu pan dyrektor był. Proszę bardzo. Jak zmieniło się podejście do usług finansowych, inwestycyjnych w czasach pandemii? Tak, to prawda odnosząc się do prologu o którym pan mówił myślę że te spadki na rynku kapitałowym były dość naturalne w przypadku banku, ponieważ pierwsze wrażenie i pierwsze odbiór większości społeczeństwa był taki że po prostu ta pandemia skończy się tym że firmy będą bankrutowały w związku z tym banki które w dużej mierze udzielają finansowania na ich działalność będą miały kłopoty z dalszym funkcjonowaniem stąd takie spadki i dzisiaj tak naprawdę nadal nie wiemy jak sytuacja się rozwinie? Oczywiście, mamy dofinansowanie rządowe, które umożliwia takie pomostowe przetrwanie wielu firm. Jeśli uda się wyjść z kryzysu, jeśli te działania związane z odmrożeniem gospodarki przyniosą zamierzone działania, być może okaże się, że za chwilę banki wrócą do tego samego poziomu, być może będą wzmocnione. W innym scenariuszu, przedłużającej się pandemii, być może ta sytuacja się pogłębi. Jeśli chodzi o klientów, odnosząc się do pytania, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, klienci w tej chwili chcą bankować online, chcą swoje sprawy załatwiać z bankiem online. Nie wyobrażają sobie wizyty, konieczności wizyty w oddziale albo wizyty kuriera i banki na te potrzeby odpowiadają. No to przechodzimy do kolejnego pytania. Jak państwa pracownicy poradzili sobie zawodowo w czasach odizolowania? Jak wspierali ich państwo jako menedżerowie? My jako IT stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, aby praktycznie z dnia na dzień umożliwić pracownikom pracę zdalną i od strony technologicznej byliśmy przygotowani. Bardziej było to wyzwanie właśnie dla pracowników, żeby z dnia na dzień rozpocząć pracę w swoich domach, które często były do tego nieprzystosowane i jesteśmy dumni z naszych pracowników, bo zdecydowana większość osób pracowała zdalnie, do dzisiaj pracuje. I, i, i wszystkie zadania, które mają powierzone do realizacji realizują, realizują terminowo. Wzmogła się nawet momentami współpraca pomiędzy zespołami projektowymi, ponieważ mamy możliwość organizowania oczywiście spotkań online i te spotkania są bardziej treściwe i merytoryczne. Także z punktu widzenia pracowników wydaje mi się, że ta sytuacja wyszliśmy jako bank z niej obronną ręką, ale też pracownicy zyskali nowe doświadczenia, które w przyszłości będą procentowały. Panie prezesie? To jest taka sytuacja, w której i menadżerowie i pracownicy muszą, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że to są jakieś czynniki zewnętrzne i, i i nie jesteśmy nigdy gotowi na to, na to co się wydarzy. Jest to, jest to jakiś element kryzysu, więc to nie jest tak, że wszyscy mają opracowany plan zawsze na to, co się będzie robiło w pandemii, więc zawsze to są takie działania, które się robi bardzo szybko i, i stara się, żeby, żeby sprawnie mm, zabezpieczały i. i, 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 i i zdrowie pracowników, tak, i też interes spółki w pewnym sensie. Więc my oczywiście zaoferowaliśmy możliwość pracy zdalnej dla tych pracowników, dla których było to możliwe. Znowu ta technologia, o której rozmawialiśmy przed chwilą, ona już istniała wcześniej, teraz po prostu byliśmy troszeczkę zmuszeni, żeby jej zacząć używać, korzystać i, i nauczyć się jej szybciej. Ta zmiana była rzeczywiście w klientach też banków, którzy, yy, tu, którzy tej bankowości internetowej bardziej chcieli, no to teraz po prostu zostało to przyspieszone. Panie prezesie, zazwyczaj firmy mają przygotowane różne warianty dla zarządzania ryzykiem. Natomiast yy, czy pandemia była uwzględniana? Podejrzewam, że w większości firm nie. Ale jak państwa pracownicy poradzili sobie zawodowo w czasie odizolowania i jak zarząd pomagał im jakie było wsparcie? To znaczy u nas sytuacja jest trochę, trochę inna. Po pierwsze jako firma bardzo lubimy wyzwania i w momencie kiedy pojawił się problem czy pierwsze oznaki koronawirusa w Polsce podjęliśmy może jako jedni z pierwszych to tak naprawdę decyzję o tym, żeby przenieść firmę do domów. Właściwie w jeden dzień udało się wszystko oddelegować i, i tak naprawdę do drugiego dnia była już tylko jedna osoba w biurze. Poza tym jesteśmy nauczeni też pracy zdalnej ze względu na to, że mamy gdzieś oddziały jeszcze i w Polsce i za granicą. Jesteśmy tak naprawdę nauczeni i Zoomów i micców i różnego rodzaju technologii komunikacyjnych. Więc to dla nas też nie było wyzwanie. Jedyna rzecz, która w czasie pandemii gdzieś się zaczęła, zaczę, zaczęła nam umykać, to to, że tak naprawdę skończyła się praca, praca jakby od 8 do 16, tylko ten czas jakby zaczął trochę płynąć innym torem. Teraz mam jeszcze prośbę, żeby każdy z panów w jednym zdaniu określił, jak wyglądała dyscyplina pracy w tym czasie pandemii. U nas wyglądało to bardzo prosto, tak naprawdę codzienne kolej codzienne spotkania na, na Zoomie czy na Michie. podsumowywanie danych tasków oraz określanie nowych tasków i generalnie na co dzień pracujemy w takim systemie, część osób pracuje zdalnie, szczególnie w IT, więc tak naprawdę w miarę proste zadanie. Jak u Pana z dyscypliną pracy było, z listą obecności? No, nikt nie powiedział, że będzie pracował zdalnie dzisiaj, bo wszyscy pracowali zdalnie w zasadzie, którzy chcieli, więc y, muszę się zgodzić, że, że my też jakoś mocno nie utrzymaliśmy spadku efektywności. Y, wręcz powiedziałbym odwrotnie, ta efektywność wzrosła, bo na przykład nie wiem, ktoś nie musiał jechać godzinę do pracy bo godzinę z niej wracać, tak więc no, był mniej zmęczony, bardziej zaangażowany, więc. Może trochę właśnie paradoksalnie, ale odczuliśmy w zasadzie to pozytywnie. Dziękuję panie dyrektorze, A pański w pańskiej firmie. Ja również się przyłączę do głosu moich przedmówców. Uważam, że dyscyplina była właśnie większa, dyscyplina pracy. Spotkania uległy skróceniu i były bardziej decyzyjne i merytoryczne. I to raczej pracownicy narzekali, że wydłużył im się czas, czas pracy, ponieważ nie było tego odcinka potrzebnego na dojazd do pracy, to bardzo często nie kończyli punktualnie pracy i pewnie często tego nie robili, ale pracowali dłużej. I, i to jest też ciekawe, że, że, że nagle to połączenie obowiązków i domu w jedną całość, bo pracowali w domu, spowodowało, że ten czas podziału pracy na na tą część pracową i pozapracową uległ zatarciu w pewnym stopniu. Czyli powstała nowa jakość, tak jeżeli można chodzi o do to Dziękuję. Tak, skoro pan ma mikrofon, panie dyrektorze, to prośba, żeby już pan nawiązał do tego, ale jakie zmiany dostrzegł pan w zachowaniu klientów, jakich zmian, w tej chwili, jakich wyborów klienci dokonują? No tak, rzeczywiście te trendy, o których wspomniałem, są zauważalne, czyli oczekiwanie klientu załatwiania swoich spraw poprzez internet i bez wychodzenia z domu. To oczywiście nie dotyczy tylko bankowości, tylko w większości potrzeb klientów i w wielu branżach i dziedzinach. W bankowości szczególnie jest to możliwe, ponieważ bankowość technologicznie. Tak jak zostało również to powiedziane, od, od wielu, wielu lat miała dość bogatą ofertę. Wystarczy wspomnieć, że w tej chwili 18 milionów Polaków korzysta na co dzień z bankowości elektronicznej. 14 milionów robi to poprzez swojego smartfona, a ponad 10 milionów z aplikacji mobilnej. W związku z tym technologicznie było to możliwe i po prostu te trendy uległy nagłemu wzmocnieniu. Problemem w bankowości, jak wspomniałem, była możliwość, jak to się nieładnie mówi po polsku, onboardowania klientów, czyli, czyli przyjmowania nowego klienta, ponieważ ten proces do tej pory wiązał się bardzo często z koniecznością wizyty w oddziale lub wizytą kuriera w mieszkaniu. I teraz wiele banków zdecydowało się bardziej odważnie pójść do przodu, skorzystało z najnowszych technologii, którymi są np. Face ID albo sztuczna inteligencja i można to zrobić w pełni zdalnie. Jakie zmiany dostrzeżono w pańskiej firmie, zachowanie klientów? Jakich wyborów dokonują? Jest takie powiedzenie, że klienci głosują nogami i y, dzisiaj to widać bardzo mocno, że ludzie nie chcą się spotykać, nie widzą takiej potrzeby. Okazało się, że można pracować z domu, że można wszystkie sprawy załatwić z domu, można założyć konto maklerskie z domu, y, tak? można, nie wiem, zarządzać swoim portfelem z domu. Y, ale to wcześniej też można było, w związku tak, z czym tylko, chyba że, czy sytuacja z, wymusiła możliwość dostrzeżenia. Może nastąpiła pewna zmiana to, jakościowa. To była, bo... to była taka rewolucja krocząca, tak, ale tak, ona czyli została pokolenie, które jeszcze było analogowe, zaczyna być cyfrowe, tak? Trochę tak, dlatego że znowu ta rewolucja była jakby, ona cały czas się działa, powolutku. Tak? i drążyła tą skałę, ten taki fundament bankowy, że trzeba Aż pojechać do okienka. Od Aż przyszło od tsunami, i, i to był taki katalizator do, do takich większych zmian, że rzeczywiście wszystko można załatwić dzisiaj online i nie ma w zasadzie, nie ma w zasadzie prawie żadnych barier. Wszystko. No prawie wszystko. Świetnie dziękuję, Panie Prezesie, a z pańskiego punktu widzenia, co pan dostrzegł, w zmian, jaką zmianę w zachowaniu klientów i jakich wyborów dokonują. Ja Myślę, myślę że mm, trzy rzeczy, które mogły się najlepsze przydarzyć na przestrzeni 30 lat online'owi to pierwsze to jest wymyślenie internetu, drugie to jest odstąpienie umowy na odległość 14 dni, a trzecia to jest koronawirus. Bo te rzeczy jakby uświadomiły e, ludziom, że po pierwsze mogą spróbować danego produktu i mogą go zwrócić bez zobowiązań i tak naprawdę spowodowało to, że klienci zaczęli masowo korzystać z tego rodzaju usług. W kanale online. Z kolei koronawirus spowodował, że ludzie musieli się przerzucić na usługi cyfrowe i to również widzimy w, w bankingu. Dziękuję bardzo. Skoro Pan jest jeszcze z mikrofonem, to w takim razie mam pytanie. Jakie zmiany wprowadzono w Pana instytucji w związku z pandemią i jednocześnie w Pańskiej ocenie, jakie zmiany na rynkach finansowych wymusiła pandemia? Od strony klienta, tak? Yy, Takie spojrzenie z Pańskiego punktu widzenia. Już nie zawężajmy się tylko do klienta, uh -huh. tylko uh -huh. poszukajmy trochę prawdy obiektywnej. To na pewno praca zdalna została się jeszcze bardziej powszechna, ale jeszcze jakby nawiązując do tego wcześniejszego pytania, że taka praca zdalna jest super, to uważam, że w dłuższej perspektywie jednak w całym zespole by się też nie sprawdziła dlatego że jednak ta efektywność gdzieś później zaczyna spadać i bardziej przechodzimy na, na strefę domową niż na strefę pracy ze względu na wygodę. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tak naprawdę zrozumieliśmy trochę, że musimy być przygotowani na różne scenariusze, które dzisiaj już tak naprawdę zaczynamy kreślić, co może się wydarzyć w przyszłym roku, co może się wydarzyć w przypadku kolejnej fali epidemii, która gdzieś jest zapowiada, zapowiadana jesienią. I to są dwie takie rzeczy, które, nad którymi bardzo mocno się skupiamy w tej co w pańskiej firmie wprowadzono w związku z pandemią, i jakie zmiany pan dostrzegł, że pandemia wymusiła na rynku mm. finansowym? To wracając troszeczkę do tego, co już zostało powiedziane, no to na pewno wymusiła digitalizację i to szybszą, bo znowu technologia była, tylko trochę się baliśmy jej używać. Klienci trochę chcieli, trochę się do tego przyzwyczajali, a banki z różnych powodów, czy to regulacyjnych, czy, czy innych, też, też trochę tej technologii się obawiały. Więc to jest ogromna zmiana, która, która nastąpi, która nastąpiła i będzie następować jeszcze, bo jej konsekwencje dopiero poznamy. Panie dyrektorze. Ja bym chciał wspomnieć o trzech aspektach. Pierwszy aspekt, to po prostu była weryfikacja tych, którzy byli przygotowani, to mogli się obronić tej sytuacji. Nie mówię tutaj tylko o sektorze finansowym, ale, ale szeroko pojętym branżach, również o retailu, ponieważ obserwowałem wiele sklepów, które, które były sklepami czasami nawet wielkopowierzchniowymi, a nie miały swoich sklepów internetowych, ale również nawet lokalne sklepiki. W momencie, kiedy, kiedy ta sprzedaż była utrudniona, a nie miały możliwości sprzedawania towaru przez internet, zaczęły gwałtownie budować takie sklepy internetowe. No, oczywiście nie miały szans w zderzeniu z, ze sklepami, które, które funkcjonowały również online. W związku z tym, tak jak w książce Kto ukradł mój ser, trzeba być po prostu zawsze przygotowanym na różne ewentualności i ta osoba, która jest przygotowana, wygrywa. I tak było w tej sytuacji. Drugi aspekt, o którym chciałbym powiedzieć z racji DNA banku, który reprezentuję, to. To też, też ta sytuacja spowodowała bardzo pozytywne trendy, jeśli chodzi o środowisko, ponieważ nagle okazało się, że w miastach, których nie dało się oddychać, i było bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, można było oddychać, nagle dziura ozonowa zaczęła się zmniejszać i to pokazuje, jak niewiele czasami trzeba wysiłku też z naszej strony, żeby, żeby patrząc na nasze środowisko naturalne, to, które powinniśmy dbać, można było. I zamiast szkodzić, to pomagać, po, pomagać temu środowisku. I ostatni aspekt, to, to taki trend, jeśli chodzi o, o właśnie usługi finansowe i, i, i klientów, to, i, i myślę, że to jest istotne, klienci, klienci będą bardziej wybredni niż byli do tej pory. W związku z tym ta walka pomiędzy, pomiędzy firmami, ona bardzo wzrośnie. Przejdźmy jeszcze na rynek finansowy. Czy produkty inwestycyjne straciły na pandemii? I czy one nie staną się mniej ważne na rynku? W mojej ocenie nie. Wręcz przeciwnie. Działania, które są podejmowane. Związane z obniżką stóp procentowych powodują, że w tej chwili osoby, które mają zapasy finansowe, będą chciały je w jakiś sposób inwestować. Nie, nie będą tego robiły na lokatach, nie będą tego robiły poprzez inwestycje w obligacje, które w ostatnim czasie były popularną lokatą kapitału. W związku z tym część osób będzie chciało inwestować i. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy o, o rynku nieruchomości i gruntach rolnych czy, czy też rekreacyjnych, to będą pewne segmenty, które będą się rozwijały. I w związku z tym również sektor finansowy powinien szczególnie do tych segmentów kierować swoją ofertę inwestycyjną. Panie prezesie. Czy straciły produkty inwestycyjne? Jeżeli tak, to które? I czy produkty inwestycyjne staną się mniej ważne? Mm. Trochę odważnie powiem, że wydaje mi się, że produkty finansowe staną się mniej ważne, że troszeczkę system wartości w konsumentach zostanie przewartościowany i zawsze w czasach kryzysu ludzie uciekają w tak zwane tangible assets, tak? Wspomniane działki czy domy. Ja, ja bym bardziej na to pytanie odpowiedział pod kątem. Czego dzisiaj konsumenci oczekują i, i czego tak naprawdę chcą. Bo dzisiaj patrzą na swoje mieszkania, w których zostali zamknięci, i czegoś im może w nich brakować. I na przykład myślą, że może warto by było mieć większe mieszkanie, przestrzeń na przykład biurową w nim, może dom. I, i to mogą być aspekty, które, które kierują, kierują dzisiejszymi konsumentami, bo my wszyscy jesteśmy konsumentami na koniec dnia. To, to też jest istotne. I, I to dopiero może wpłynąć na branżę finansową. A czy produkty straciły? No, Codziennie produkty finansowe jakieś tracą, a jakieś zarabiają. Jest ich, jest ich setki, tysięcy, więc bardzo ciężko jest ogólnie powiedzieć, jak się zachowały. Na pewno y, o wspomnianej kapitalizacji, jak rozmawiamy, no to jak ktoś był, y, jak ktoś miał bardzo wyeksponowany portfel na akcje, no to, no, no to w krótkim terminie mógł rzeczywiście stracić. Tak? Teraz pytanie, czy czekać, realizować stratę i co z tym robić? Tak? Prawda obiektywna jest taka, że co jest pewne, że nic nie jest pewne. W związku z czym yy, wspomniałem wcześniej, że lata tłuste giełdy warszawskiej mamy za sobą. Cały czas była nadzieja, że się poprawi, natomiast długi okres czasu to wszystko schodziło, schodziło, wydawało się, że już osiągnięto najniższy poziom, znowu schodziło, a pandemia i te wielkości, które pokazałem, pokazały, że jeszcze może być niżej. W związku z czym yy, oczywiste jest, że rynek kapitałowy finansowy to jest układ naczyń połączonych. Pieniądz nie jest eteryczny, ale pytanie gdzie ten pieniądz będzie się alokował, znaczy, gdzie będzie alokowany, gdzie będzie aktywizowany, gdzie będzie wpływał prorozwojowo. Ale wróćmy jeszcze do oceny pana prezesa. Czy te produkty inwestycyjne, widzimy po wypowiedziach, że straciły, natomiast czy staną się mniej ważne? To jeszcze może nawiążę do pana wypowiedzi, zanim odpowiem na pytanie. Więc to, co zaobserwowaliśmy na Warszawskiej Giełdzie, to tak naprawdę trzeba też spojrzeć na to szerzej, czyli, czyli tak naprawdę Warszawska giełda jest jedną z giełd światowych, gdzie tak naprawdę trendy odbijają się. Na nieszczęście na Warszawskiej giełdzie zawsze spadki są. Odczuwalne. Wzrosty niekoniecznie podążają za głównymi indeksami. I myślę, że to było takim głównym powodem. Dwa, niepewność ze strony inwestorów. I wracając do pytania, czy produkty finansowe stracą? Myślę, że nie. Myślę, że będzie wręcz przeciwnie, dlatego że na prawie wykłada się coś takiego, że nie sama kara jest groźna, co mówienie o tej karze jej nieuchronność. Jej nieuchronność <trym dokładnie. <trym i tu nagle mamy za sobą koronawirusa, który tak naprawdę powinien zmieścić bardzo mocno rynek pracy. W Polsce przynajmniej jest to niezbyt odczuwalne. I tak naprawdę widzimy, że nic się wielkiego nie wydarzyło. Jak ocenia Pan, jaka jest przyszłość finansów i w jakim kierunku będzie zmieniało się doradztwo finansowe? To bym tutaj podążył za kolegą który już wspomniał o digitalizacji inwestycji i myślę że tutaj tak naprawdę w pierwszej kolejności będą wygrywały te produkty które będą mocno zdigitalizowane które będą dawały klientowi taką dowolność oraz czas reakcji to dotyczy zarówno funduszy inwestycyjnych jak i obligacji Chodzi mi tutaj o czas jakby umorzeń pewnych produktów, żeby one, żeby te, te czasy były szybsze. Dlatego, że właśnie online czy e-commerce pokazał nam, że nawet w czasie pandemii oczekujemy, że jeśli robimy zakupy w sklepie spożywczym, to nie, to nie chodziło nam o to, żeby dostać je za tydzień, tylko dostać, dostać je następnego dnia. I teraz jeśli mamy produkty finansowe, to chcemy te produkty finansowe też równie szybko umarzać, żeby albo przenosić je w bezpieczną przystań, albo żeby... E, tak naprawdę zainwestować w coś innego, gdzie pojawia nam się szansa. Nie można monotematycznie inwestować, dlatego że nawet jeżeli w krótkim czasie był dobry zwrot z inwestycji, bez dywersyfikacji trend się odwróci i co pokazały inwestycje i w fundusze i bezpośrednio w equity, że tak jak były Czasy tłuste, po raz trzeci używam tego określenia, przyszły chude, a do tego przyszła pandemia, która zmusiła do weryfikacji. Panie prezesie, jak ocenia pan przyszłość finansów i jak będzie się zmieniało doradztwo finansowe? Hmm, może zacznę od drugiej części pytania, że jak będzie się zmieniało doradztwo finansowe, bo to jest troszeczkę rzeczywiście taka. Hmm. Doradztwo finansowe w Polsce jest bardzo mocno regulowane i spółek, które mogą doradzać finansowo jest bardzo, bardzo mało. Doradców inwestycyjnych jest 700, 800, nie, nie pamiętam, ale mniej więcej ta liczba. I, I zazwyczaj jak potocznie mówimy o doradztwie finansowym, to mamy na myśli pośredników finansowych, czyli nie wiem czy pośredników kredytowych, czy, czy kogoś kto oferuje jakieś ubezpieczenia etc., więc jeżeli no instrumenty chodzi... rynku finansowego i kapitałowego. No to tutaj jest troszeczkę taka szara strefa, bo na to trzeba mieć uprawnienia, żeby oferować instrumenty. To jak finansowe. trzeba mieć uprawnienia, czyli regulowane, to dlaczego pan nazywa szarą strefą? Nie, nie, nie. Chodzi mi o pośrednictwo finansowe, tak? Doradców finansowych w Polsce, którzy dzisiaj oferują różne produkty, to jest właśnie to pokłosie, o którym pan powiedział, tak? to jest ten, ten, ten stygmat rynku, to jest ta szara strefa, dlatego Gedbeck tak wymiótł bardzo dużo podmiotów, bo okazało się, że te osoby, które to oferowały te papiery wartościowe, pracując w instytucjach, nie do końca wiedziały, co oferują, klienci nie wiedzieli, co kupują. Tak? Takich sytuacji nie ma, jak korzystamy z profesjonalnych doradców inwestycyjnych, na przykład w domach maklerskich, bo nie mają za zadanie to sprawdzić. Na koniec dnia domakerski za to odpowiada. Więc tutaj i personalnie jest personalnie doradca też. Tak jest. A tutaj mówimy trochę szerzej, czyli o, o, branży, o branży w ogóle pośrednictwa finansowego, w której też inwestycje gdzieś tam podchodzą. I moim zdaniem ta branża, no, może znowu, bo będzie zbyt odważny z mojej strony, ale mi się wydaje, że ta branża zostanie wymieciona. i to dosłownie. Ale pan mówi o doradztwie, czy o przyszłości O, o pośrednictwie finansowym. O finansowym. O, o Dlatego, że mamy tak Na zaawansowane algorytmy, za. czy. czy, czy czy sposoby liczenia, czy porównywania różnych rzeczy, że, że na koniec z dnia niepotrzebny jest doradca, który przyjdzie i nam porówna ofertę z trzech banków, bo mogę to wpisać w komputer i mi coś wyskoczy. Ale przecież nie wszyscy klienci, inwestorzy mają wysoki IQ. <laughs> Rozumiem. Czyli sugeruje Pan, że wszystkich trzeba prowadzić za rączkę i. Ja nic nie sugeruję. Mm. Tylko refleksję mam swoją, że w, okazuje się, w związku z tym, że, że... że jestem weteranem że... rynku kapitałowego i miałem do naprawdę obserwowałem historię, uczestniczyłem w historii, uczestniczyłem w budowaniu tego rynku, więc mam do, do, trochę szersze spojrzenie i gdybyśmy wszystkich mieli geniuszy, gdyby wszyscy byli Billami Gate, no to po prostu byśmy, nie wiem, czy opływali, czy w ogóle byśmy już dawno w kosmosie byli, jeżeli Czyli chodzi o dobrobyt. Ja, ja, nie chodzi mi o to, że każdy jest specjalistą, tak? bo, bo są specjaliści, są lekarze, są, nie wiem, są, są prawnicy, korzystamy z usług y, takich ludzi, dlatego że się specjalizują w danej dziedzinie. Tak samo jest z doradcą finansowym. Tylko że powstała bardzo duża grupa pośredników finansowych, którzy troszeczkę byli identyfikowani przez konsumentów jako, jako ci specjaliści. Mm -hmm. tak? I tu pan diagnozuje jedną z przyczyn problemów, które były. Tak jest. Dziękuję e, bardzo. I... Czy w takim razie możemy panu dyrektorowi jeszcze dać głos? Bo Jasne. już czas nas zaczyna gonić. Jeśli Przyszłość o... rynku finansowego. Tak, jeśli chodzi o rynek finansowy, ja jestem spokojny, że on będzie miał się dobrze. Nie raz już wietrzono koniec rynku finansowego, koniec banków. Banki zawsze wychodziły obronną ręką, i wierzę, że tak będzie również tym razem. Z prostego powodu banki działają na zasadzie dźwigni finansowej, i wiadomo, że najdroższym kapitałem dla każdej firmy to są środki własne. W związku z tym ta przestrzeń dla pożyczonego pieniądza przez banki zawsze będzie, i uważam, że w dłuższej perspektywie również ta sytuacja spowoduje, że banki po raz kolejny wyjdą obronną ręką. Po prostu będzie potrzebne finansowanie, a banki tego finansowania udzielają. Jeśli ale przecież to nie są pieniądze banków. Oczywiście, tak że to nie są pieniądze banków, ale tak jak zostało powiedziane, klienci mają duże zasoby finansowe. Oczywiście nie wszyscy, ale jednak. Um, te, jak patrzymy na depozyty bankowe, to, to jednak te depozyty są no, znaczące, a w tej chwili, w tej chwili ten pieniądz nie pracuje ze względu na oprocentowanie depozytów i będą, będą i firmy i klienci indywidualni szukali możliwości inwestycji. Część będzie, będą to ich środki, a część będą chcieli ko, ko, dla części korzystać z finansowania zewnętrznego. Mam prośbę, bo bardzo Panu dziękuję za udział w debacie, ale zanim się rozstaniemy, chciałbym, żeby jeszcze każdy z Panów taką osobistą refleksję odnośnie tego, jak... Pan widzi osobiście przyszłość, nie patrząc z punktu widzenia interesu pracodawcy, tu piję do pana, natomiast tak osobiście widzi pan przyszłość po tym, co się wydarzyło, bo to nie jest tak, że nastąpiło zdarzenie, zapomnimy o nim. Ono będzie miało ogromne konsekwencje i mentalne, i pewne zmiany, które nastąpią, tak samo i zmiany społeczne. Część zubożeje, część. Nawet na tych koniecznych zakupach, które były. Tu nie, nie, nie to nie jest żadna wycieczka, ale no po prostu był taki trend, więc była potrzeba też środków dezynfekujących i innych, w związku z czym też bardzo szybko powstały pewne fortuny. Ludzie bardziej zaradni. To pokazało, że w każdej sytuacji trzeba umieć się znaleźć i szukać wyjścia i po pierwsze, nie pochylić głowy i nie płakać, tylko skoro upadłem, to mam się podnieść i iść dalej. Pańska refleksja odnośnie przyszłości po pandemii. Wyjdę na niebywałego optymistę, ale zgadzam się z Panem, że każde trudne doświadczenie powoduje, że można zareagować w dwojaki sposób: albo się załamać, poddać i liczyć na, na tak zwany cud. No, albo rzeczywiście się podnieść i to może być impuls jeszcze do większego wysiłku, dalszego rozwoju, planowania przyszłości e, i, i podejmowania wysiłków w celu też własnego rozwoju, czy zawodowego, czy, czy mentalnego, czy, czy rozpoczęcia uprawiania różnych sportów. I, I mam nadzieję, że Polacy jako naród po tych wszystkich doświadczeniach wielowiekowych jednak okażą się tym narodem, który po raz kolejny... W obliczu zagrożenia zareaguje właśnie walką, odwagą i, i chęcią wyjścia z tego kryzysu. Panie prezesie, mi się wydaje, że właśnie tak patrząc o strony trochę osobistej, czyli takiej konsumenckiej, wydaje mi się, że z takiej gospodarki na dorobku nagle dostaliśmy zimny prysznic, że zdrowie się liczy, rodzina się liczy, takie rzeczy i, i, i to troszeczkę przewartościuje systemy. Czy pryzmat, przez jaki patrzymy, patrzymy na świat? Na pewno skróci się droga pomiędzy konsumentem a producentem, na pewno się skróci droga pomiędzy klientem a bankiem. Są pewne branże, które to czują. W, mo w mojej ocenie jest to branża na przykład właśnie pośrednictwa. No bo po co mi pośrednik, skoro mogę sobie kliknąć i dostanę ofertę wszystkich banków w jednym miejscu skondensowaną. Bo bank już jest cyfrowy, a nie analogowy. Znaczy chodzi mi o to, że, że, że wszyscy w zasadzie mamy do tego dostęp, tylko pandemia pokazała, że, że jakby popchnęła nas do była takim katalizatorem, żeby zacząć z tego korzystać. I, i ja jestem optymistą z założenia, ale, ale, ale na pewno musimy być przygotowani, gdyby coś się miało pojawić. Tak? Panie prezesie. Ja myślę, że najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła, to to, że ludzie zaczęli mieć ręce. Ale tak serio, to ja też jestem tutaj optymistą. Myślę, że nie jesteśmy dobrą grupą responsywną. Ale tak naprawdę generalnie też popełniłem takiego posta na Linkedinie na początku pandemii, że jako Polacy wygramy wszystko. Cóż też właśnie nie raz pokazaliśmy historią oraz teraz z tymi zdarzeniami, które były w czasie pandemii, gdzie tak naprawdę ludzie bardzo szybko potrafili się odnaleźć w danej sytuacji. Pracownicy niesamowicie się dostosowali, pokazali, jak bardzo kochają swoje firmy. I tak naprawdę byli w stanie bardzo szybko się dostosować. To też spowodowało, że wśród menadżerów dodało to dodatkowej energii i jeszcze bardziej im zależy na tym, żeby rozwijać firmę, Więc naprawdę tutaj optymistycznie bym patrzył w przyszłość. Myślę, że jako Polska, to Polacy wygramy wszystko. Dziękuję bardzo. Chciałbym przedstawić trzech optymistów dla przypomnienia: pan Grzegorz Szulik, prezes Prowema. Pan Paweł Kruszyński, członek zarządu Essay Investment i pan Enimil Andryszczyk, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Banku Ochrony Środowiska i czwarty optymista, realista Krzysztof Bantoła, weteran rynku kapitałowego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.